Witam wszystkich. Jak wiecie, w Polsce obecnie panuje ptasia grypa i dlatego jest rozporządzenie, że nie można wypuszczać ptaków na pole i muszą siedzieć w kurnikach. Ewentualnie mogą wychodzić na wolierę, aby po prostu nie mogą mieć kontaktu z dzikimi zwierzętami, bo one po prostu ją przenoszą. Ale chciałem wam pokazać, jakie kaczki piżmowe i kaldaki, albo krzyżówki miniaturowe, albo kanadyjki, jak to woli, to są trzy nazwy tych małych kaczek tutaj. Te większe można nazwać albo piżmówki amerykańskie, kaczki francuskie, albo po prostu piżmówki. Więc tak, kaldaków, ja wolę tą wersję. Zostawiłem sobie jedną kaczuszkę. Mówi się na tą odmianę barwną srebrną, choć jest taka bardziej biała. I niebieskiego kaczorka. Była jeszcze jedna kaczka, ale stwierdziłem, że nie podoba mi się jej budowa. I w sumie jedna kaczka mi na razie wystarczy. Zobaczymy, może na przyszły rok zostawię dwie kaczki. Tak, a z piżmówek zostawiłem, jak widzicie, dwie kaczki i kaczora w jednolitych barwach. Tutaj jedna kaczka w jednolitej barwie perłowej. Tutaj czekoladowa kaczka w jednolitej barwie i liliowy kaczor. Wszystkie w jednolitych barwach. Właśnie takie chciałem, bez białych przebarwień. Znaczy, jak widzicie, tutaj biała, przepraszam, perłowa kaczka ma białe na skrzydłach takie, ale to jest raczej standardowe, to dużo kaczek tak ma, nawet jeśli są jednolite. Co ciekawe, czego się nie spodziewałem, u kaczora zaczęła czarnieć maska, co u dzikich piżmówek jest wręcz normalne, u każdej tak jest, u dzikiej, lecz dzikie piżmówki występują tylko jako czarne, w czarnym kolorze, z odrobiną bieli, ale jak widać i z czarną maską, a generalnie w hodowlach są tylko czerwone maski, czasami zdarzają się czarne. Jak widać, mi się przytrafiło, że mój kaczor, mojemu kaczorowi czarnieje maska. Zdziwiłem się, bo nie byłem na to przygotowany, ale zaskoczenie raczej miłe niż niepozytywne. Dobra. Tutaj jak widać, jeszcze jakieś skóry nie są jajka. Muszę im dać jakieś gniazda tutaj, bo w sumie tutaj na razie nie miały. No nie było potrzeby, bo nie nosiły w sumie w kurniku. Tak, na lęgi jako inkubatory, można powiedzieć, zostawiłem sobie tutaj indyczkę. Bardzo ładna. I zostawiłem do tego 7 liliputek jako kwoki. Tutaj jest na przykład jedna, taka rudawa. Tutaj widzę dwie, nawet trzy. Tutaj jedna. Tutaj taka. Tu mam też takiego mieszańca silki, po silce, też na kwokę. Mam też kilka araukan, ale to tylko na jako jajka, żeby do spożycia, żeby nie mieszały mi się z lęgowymi. Tutaj mam jeszcze jedną taką kurę, którą mogą pomieszać mi się jajka. Właśnie nie wiem, czy ją zlikwidować, czy nie. No, kury już siedzą w kurniku i nie wychodzą. Nie wiem, do kiedy tak będzie trzeba. Mam nadzieję, że jak najkrócej. To wszystko w tym filmiku. Dzięki, cześć. Pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.